Mateusza i Lorka łączy wspólna przeszłość. Lorek. Co tam, braciszku? Więc mi jesteś trochę zły na kolegę, że takie trudne zadanie ci dał? No, no to trochę tak. Nie, słuchaj, to... wbrew pozorom to nie jest w ogóle skomplikowane, tylko trzeba sobie dobrze zaplanować pracę. Tak, prawda, masz rację. Trochę taka dziwna sytuacja, bo to jest mój kumpel, bardzo dobry mój przyjaciel. Wcześniej gotowaliśmy razem, pomagaliśmy sobie, a teraz nagle on musi odtworzyć moje danie. Dałem ci soli troszeczkę. Super, dziękuję ci bardzo. A, doceniam bardzo. Aha. Dzięki, sensei. Dziwno, bo nie umiem jak traktować, wiesz, chciałbym mieć do niego przytulić. Po co, wziom? Chodźmy pijemy coś, choć ugadamy o jedzenie i wszystko, ale to teraz... Siema, Lorek, co robisz? Dobra, Lorek, ja mam nadzieję, że po tej konkurencji będziecie jeszcze bliżej siebie, a nie, że się pokłócicie i obrazicie. Zależy jak, jak ocenia. I zależy jak ja gotuję, oczywiście. To też, jedno i drugie. Proszę, nie bądź tu na mnie, że nie gotuję dobrze. Dobrze, ci idzie, proszę.